Cześć, witajcie po przerwie. Cześć, z nowym rokiem, nowym krokiem. Śnieg napadał. Ja mam za oknem biało. Taka czapa jest taka na dobrych kilkanaście centymetrów na choinkach. Jest. U mnie też jeszcze nawet słoneczko. Szkoda, że na świecie O, nie było. ty masz słońce, fajnie masz. U mnie jest szaro jak było, tylko że biało. Nie, u mnie przykryło na szczęście cały syf, także. Podsumujemy dziś okres od świąt właściwie. Postaramy się powiedzieć o wszystkich urządzeniach wartych uwagi. W tym okresie świąteczno-noworocznym najwięcej urządzeń wypuściło na świat Vivo. Są to urządzenia w dużej mierze wypuszczane, co prawda, na Dalekim Wschodzie albo na Dalekim Wschodzie głównie. Natomiast warto o nich powiedzieć, bo one pewnie, przynajmniej część z nich pojawi się prędzej czy później również u nas. Otóż to. Czekamy ciągle jeszcze na Galaxy Unpacked, bo jest już zapowiedziany w związku z tym, ale to jeszcze nie teraz, Nie, tylko w no to przyszłym za tydzień tygodniu. wam powiemy. Będziemy o tym mówili. Co prawda, nie sądzę, żeby nas Samsung czymkolwiek zaskoczył, bo jak wiecie, S21 wszystkie są już w katalogu. W związku z tym nie potrzebowaliśmy do tego Unpacka, żeby znaleźć te dane. Te dane od dawna są w katalogu. Co jakiś czas uzupełniam. Ostatnio na przykład doszły dane aparatów. Nadal brakuje kilku pozycji w specyfikacji, także ten Unpack przesadziłem, jednak nam troszeczkę da, bo będziemy mogli dokładniej odkreślić tam, że to są wstępne specyfikacje. Niemniej one właściwie w katalogu są i to są już od dawna. Takie przecieki. No dobra, to jak o Samsungu, to może od Samsunga No zacznijmy. właśnie, bo to nie, Unpacked nie będzie pierwszą, Galaxy S-ki nie będą wcale pierwszymi premierami Samsunga w tym roku, słuchajcie. Niespodzianka, bo pierwszą premierą Samsunga jest taki telefon, który, no budżetówka po prostu, tani, prosty telefonik Galaxy M02S się nazywa. Tak, I mało tego, ja nie wiem, czy on w ogóle u nas będzie, dlatego że premiera jest zapowiedziana na Indie, w związku z tym. no już się odbyła premiera wczoraj dokładnie, o ile dobrze pamięć mnie nie Ale to zawodzi. chyba jakoś późno, bo w ciągu dnia nie widziałem, żeby wyskoczył. Co w ciągu dnia było, no ale mniejsza o to, bo on tak naprawdę faktycznie, tak jak powiedziałeś, on jest na Indie i on tam będzie oferowany przez chyba Amazona lokalnego. Cenowo, kurczę, no to jest tanioszka, bo mamy w ogóle, ten telefon będzie w dwóch wersjach, 3 plus 32, czyli nędza i takie sensowniejsze 4 plus 64 i ceny przeliczając bezpośrednio z rupii to 450-500 zł. Więc Ma baterijkę. Tak naprawdę to jest, był chyba Galaxy A02 coś w tym stylu, tam albo A02S i to jest tak naprawdę niemalże dokładny klon. Doszła ta dodatkowa wersja pamięci, jeżeli dobrze pamiętam, a tak poza tym nic się nie zmieniło. Tam jest Snapdragon 450, jest fajna bateryjka, bo 5000 mAh, z tak, tym, że nie będzie pamiętam, czy jest szybkie ładowanie. Jest 15-watowe. 15-watowe ładowanie. Będzie wersja i single SIM, i dual SIM. Po pamięciach Adam wspomniał, ja może wspomnę jeszcze tylko o wyświetlaczu, że 6,5 cala, IPS-owy oczywiście, bo to jest jednak budżetowe HD urządzenie. plus. I z HD+, oczywiście z normalną częstotliwością odświeżania No przy tej cenie. wyświetlacza będzie pracował. To chyba właściwie tyle, jeżeli chodzi na temat o tego Jeszcze Samsunga, bo. podwójny aparat z tyłu jeszcze, słuchajcie, ma. Budżetówka A, ma no. podwójny aparat. Co prawda to jest 13 plus 2 plus 2, no ale zawsze są jednak no, te trzy obiektywy funkcjonalne z tyłu, działające podobno. No, także jest nawet bogato, można powiedzieć. No, jest mini jack, jest radyjko FM w tym telefonie, także tak. Są trzy obiektywy działające. Adaś mówi na temat Samsunga, że są trzy obiektywy działające. Ale wiecie co, to nie jest takie oczywiste. Do niedawna wydawało nam się wszystkim, że przecież Nie, każdy telefon jest jeszcze sprzedawany z nie jest. ładowarką. Wydaje nam się, że powinien być sprzedawany z kablem. Niedługo się może okazać, że wrócimy do wymiennych baterii i telefony będą sprzedawane bez baterii. Któż to wie? Tak, bo baterię już macie przecież, a w ogóle bateria jest nieekologiczna i nie wolno jej używać.
Nie, ale się śmieję z tych obiektywów, bo pamiętasz, jakiś czas temu widzieliśmy, jak ktoś tam rozbierał chiński telefon. Nie, no tak, 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 tak. Miał niby aparaty, a miał tak naprawdę jeden. No, tu myślę, że ja się śmieję w kontekście Samsunga, że o tym mówisz i to właściwie jest jedyny powód, bo tak myśmy mówili ostatnio, wróćcie, jak macie ochotę, do poprzedniej tygodniówki, myśmy mówili o tym, że rzeczywiście na YouTubie można znaleźć rozbierane chińskie telefony, gdzie pod trzema oczkami, które sugerują, że tam są fajne aparaty, jest jeden aparat i to nędzny dosyć w związku z tym. No nie, tu nie, dlatego... To zaślepki. Nie, tutaj to nie są zaślepki. Tu są oszukane, tu są chyba prawdziwe, tak, także no, dużo dobra w tym telefonie, ale u nas... Ale przygotujcie się, zabrali nam jacka, później nam zabrali, już nie pamiętacie pewnie, ale straszny płacz było, że zabrali nam mikro USB na przykład i USB-C było. No tak. Albo że USB-C właśnie było zamiast jacka, a nie z jackiem. W tej chwili nam zaczynają zabierać ładowarki, za moment zabiorą nam kabelek i mówię, dojdzie do tego, że i baterie nie, zabiorą. Jeszcze zapomniałeś o microSD, bo jeszcze microSD wyparowało. I oczywiście wszystko, kurczę, zaczyna się od Apple'a. No. Telefon bez karty pamięci? Apple. Telefon bez ładowarki? Apple. Dobra, USB-C to nie oni. Okej, dobra. Ale akurat USB-C nie jest takie złe w sumie. No. I to, słuchajcie, tyle jeżeli chodzi na temat Samsunga. Wyskoczył w tym okresie świątecznym również Oppo Reno 5 4G. Mamy wersję 5G. Ja powiem szczerze, że nie do końca łapię... Czemu, skoro właściwie nie dużo droższe są już w tej chwili procesory, które obsługują 5G, ale najwyraźniej jest to zapotrzebowanie. Może była certyfikacja, może było trzeba wydać ten telefon na rynek. Ty łapiesz, słuchaj, bo tam różnica w cenie nie jest jakaś ogromna. No jest trochę różnica w cenie. Jest to, telefon został w ogóle zaprezentowany w Wietnamie. Tak. Więc możliwe, że po prostu jest to wariant dla krajów, gdzie 5G nie ma, jeszcze długo, długo nie będzie i nie ma sensu po prostu gonić tam telefonów z 5G, bo i tak nikt z tego nie skorzysta, więc może na tej zasadzie trochę, no on jest ciutkę tańszy, bo wychodzi 1415, przeliczając bezpośrednio z wietnamskich dongów, więc on jest minimalnie tańszy od tej wersji 5G. I może tu chodziło o to właśnie tam ta stówka, o ile dobrze pamiętam, czy półtorej, no może właśnie robić komuś różnicę. Tak, no być może specjaliści z Oppo rzeczywiście wycenili te rynki dalekowschodnie, wschodzące nadal, czyli właśnie Wietnam, czyli Tajlandia, jakaś Indonezja, inne tego typu. I rzeczywiście ten smartfon być może się tam sprzeda. Co prawda ja zaczynam rejestrować w serwisach wietnamskich coraz większy ruch, aktywują się youtuberzy wietnamscy, którzy zaczynają przeciekać różne telefony fajne. Ale Wietnam tak, w Wietnamie jest problem z infrastrukturą, w związku z tym możliwe, że tamten telefon się w jakiś sposób jeszcze będzie w stanie sprzedać. A smartfonik jest całkiem fajny, jakby pomijając to, że 4G to on jest całkiem fajny, bo jest na Snapdragonie 720, czyli mocna średnia półka. Ma AMOLED-a 6,4 cala. Pracującego oczywiście w rozdzielczości Full HD+, i przy 90 Hz jeszcze zdaje się. Pamięci 128-256 flesza, 8 i 12 giga RAM w zależności od wersji. Z kolei aparaty z tyłu 4, 64 megapiksele plus 8 szerokokątnej, to jest bardzo fajny już układ, i dwie dwójki, natomiast z przodu 44 megapiksele. I ładowanie 50-watowe, co jest fajne, mimo tego, że bateria nie jakaś gigantyczna, to jednak powyżej 4000 mAh, bo 4300 tam z małym haczykiem. Tak jest. Także jest okej. Okay. Fajny telefonik, raczej nie na polski rynek. Nie, u nas raczej nie. Będzie jeszcze można dodać, że ma głośniki stereo, ale tak naprawdę to jest to, co będzie funkcjonować u nas, no po prostu Reno 5, 5G. W wersji 5G. I myślę, że wprowadzenie 4G w ogóle nie miałoby u nas sensu, po co. Czekamy. Zapłacimy niż Wietnamczycy, wiadomo, nie? Ja przeskoczę, chyba że jeszcze coś byś chciał na temat tego telefoniku. Przeskakuj. To przeskoczymy do następnej chińskiej marki. Xiaomi wrzuciło na rynek, z tym, że niestety nie na rynek globalny, jeszcze w Mi 11.
czekamy na Mi 11 w wersji globalnej, czekamy na Mi 11 Lite w wersji globalnej również i w wersji chińskiej i na wersję Pro również. Natomiast w tej chwili możemy Wam już powiedzieć coś o tej 11 na rynki dalekowschodnie, no bo mówię, ta nasza może się troszeczkę jednak różnić. Ja wiem, czy będzie się różnić. Przepraszam? Ja wiem, czy ona się aż tak bardzo będzie różnić. Nie wiem, ja tylko mówię, że może się różnić, dlatego że wiele z flagowców Xiaomi jednak ma różnice mniejsze albo większe. No nie powinna się różnić na przykład procesorem, tak? Bo w chińskiej wersji jest Snapdragon z 3 ósemkami, czyli ten flagowiec w tej chwili Qualcomma. I on powinien się również pojawić w wersji globalnej. Warto, myślę, powiedzieć tutaj o wyświetlaczu, który, no, Xiaomi ostatnio stosuje, to jest chyba drugi, jeżeli, albo trzeci nawet telefon, w którym Xiaomi daje wyświetlacz o podbitej gamie kolorów. Pytali pojedynczy użytkownicy, co znaczy zapis, bo do tej pory było tam 11M. To przerwało. Jeden, nie słychać mnie? Przez chwilę przerwało, coś się przycięło. 11M w zapisie. Dobrze, spróbuję jeszcze raz. Pytaliście o to, co oznacza dziwny zapis w liczbie kolorów dotyczących tego smartfona. To jest rzeczywiście drugi albo trzeci smartfon Xiaomi, który ma tę gamę kolorów poszerzoną. I zamiast 16M, do czego jesteście przyzwyczajeni, czyli zamiast 16 milionów kolorów, dokładnie nam 16,7 jest, macie 1,07G, czyli 1,07 giga. Jak spojrzycie sobie w oznaczenia literowe jakby mnożników, to zobaczycie, że to oznacza jednak znacznie wyższą gamę kolorystyczną. Co prawda teoretycznie ludzkie oko i tak nie jest w stanie tego zarejestrować, ale któż to wie. A tak poza tym wyświetlacz jest z matrycą AMOLED, 6,81 cala, rozdzielczość 1440x3200, czyli no full wypas jest i odświeżanie 120 Hz, plus do tego jeszcze Corning Gorilla Glass Victus, czyli najnowsza wersja szkła Corninga. Android 11. Debiutuje ten smartfon z najnowszą wersją w systemu Google. Dwie wersje, dwa tiery pamięci, 128 i 256 flesza, 8 albo 12 giga pamięci RAM. No i w aparatach mamy też full wypas, dlatego że mamy tam jednostkę Samsunga 108 megapikseli. Do tego jest 13 szerokokątna, jest 5 tele. Z przodu jest aparat 20-megapikselowy, również Samsunga zresztą. Ładowanie 55-watowe i to jest do bateryjki 4600 mAh, także to ładowanie na pewno się przyda. Do tego mamy ładowanie indukcyjne 50-watowe, co jest, zdaje się, zupełnym ewenementem na rynku. Jest to odwrotne ładowanie, czy można urządzenia inne podładować od telefonów ładowaniem 10-watowym, też bezprzewodowym oczywiście. No i cóż, no jest wersja szklana, jest wersja plastikowa, jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze jeżeli chodzi o... ma być, ale no pytanie u nas pewnie nie będzie, no raczej na Chiny. Jeszcze co jeszcze ma być, przepraszam? Skórzane. Aha, okej, okay, skóra. A to nie, to skóra w takim razie. Tak. Możliwe, że skórę z plastikiem pomyliłem, bo wiedziałem, że są dwie... Znaczy, ta skóra i tak jest plastikowa w związku z tym. No, ale skóra. Jeszcze dodajmy może, że są głośniki stereo, bo to też jest tak. Takie dosyć istotne. A pamięci są z tych szybkich, DDR5, jeżeli chodzi o RAM i UFS 3.1, jeżeli chodzi o pamięć flash. Także flagowiec z pełną gębą po prostu. Tak, flagowiec z pełną gębą, chociaż nie przegięli tam z ilością aparatów, nie jakoś tam specjalnie się nie wygłupiali z tymi feature'ami, także... To znaczy ja się zdziwiłem, powiem szczerze, że nie ma wyższych tierów pamięci, że nie ma 512, ale bardzo możliwe, że Xiaomi szykuje po prostu taki tier pamięci w przyszłości. Będą po prostu w pro. Ceny, słuchajcie, ale to wiadomo, to nie ma co liczyć teraz, bo to są ceny z yuanów, czyli w Chinach, no od 2250 do 2650 mniej więcej ceny, zależnie tam od pamięci, bo topowy wariant, ten 12 plus 256, no to wiadomo, tam to jest ten najdroższy.
No u nas I tutaj tu... zobaczymy, no będą ceny, to wam podamy po prostu. Jeszcze dodajmy, że się wszyscy spodziewali, że będzie model Mi 11 Pro, a go wcale nie było. No, będzie... To znaczy ma być 11 Pro, jeżeli przecieki nadal mówią prawdę, bo liksterzy się nadal upierają, że jest. Podobnie jak i Lite. Dokładnie. Nie wiem, czy one wyjdą oba na Chiny i nie wiem, powiem szczerze, co ten Pro mógłby zaproponować poza właśnie wyższą pamięcią. No i może, nie wiem, może aparat tele lepszy. No aparat z peryskopem i już masz ten, już masz Pro. Tak, bo to jest właściwie jedyna rzecz, którą można tutaj tak podciągnąć w sposób widoczny usprawnić, tak, ten aparat z teleobiektywem. Bo tutaj mamy stosunkowo niedużą matrycę i raczej będzie niewielkie powiększenie to dodatkowe, bezstratne. Natomiast przy peryskopie no, byłoby po prostu w sposób widoczny lepiej. Ale czy będzie... Zobaczymy. Zobaczymy. Jak już może jesteśmy w Xiaomi, to już zostańmy przez chwilę z tym Xiaomi, bo jeszcze, wiecie co, w Indiach pokazał się telefon. Oczywiście znowu mącą z nazewnictwem, bo w Indiach z kolei zadebiutował Xiaomi Mi 10i. To i to ma oznaczać, że to są Indie i to jest telefon specjalnie dla Indii. Także myślę, że u nas może nie być albo nie będzie pod tym nazwą, ale z drugiej strony, tak jak popatrzycie, to ten telefon wygląda trochę dziwnie znajomo. No. Może niekoniecznie pod względem specyfikacji, ale pod względem designu to, kurczę, ja już to gdzieś widziałem. Znaczy wiesz, no, można chwalić Xiaomi, że stawia na konsekwentny wygląd swoich telefonów, tak? Przynajmniej jakiejś linii, że one są rzeczywiście bardzo podobne, że... No można. Smartfonik jest oparty na Snapdragonie 750, przepraszam, G z IPS-owym wyświetlaczem 6,67, Full HD z plusem, oczko w ekranie na środku centralnym. Ale właśnie na środku, nie w rogu, to jest tak, i niewielkie. Charakterystyczne dla tego. Przynajmniej na renderach wygląda na niewielkie. W związku z tym jest szansa, że to nie będzie się strasznie rzucało w oczy. Bateryjka 4820 mAh. O, jeszcze zapomniałem, Corning Gorilla Glass 5 na wyświetlaczu również. Dla kogo jest Corning Gorilla 5? Kurczę, przepraszam, ja mam problem za każdym razem z tym szkłem. Dla Adama to jest szkło, bo Adam częściej upuszcza niż rysuje. To dla Adama może być. To jest takie szkło pośrodkujące między odpornością na porysowanie, a odpornością na upadek, w związku z tym ani na jedno, ani na drugie, według mnie, przepraszam, nie jest odporne. Ale to jest moje zdanie tylko i wyłącznie. Właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy jakąś piątkę potłukłem. Pamiętam. To ty sobie przypominaj, ja wrócę do specyfikacji. Dobra, pamięć 128, flesza, RAM 6 albo 8. I tutaj też mamy Samsunga, jeżeli chodzi o główny aparat, 108 megapikseli. Do tego jest szerokokątna 8 plus dwie dwójki, także tyle tutaj niestety nie ma. I 16 megapikseli z przodu. Co ja mówię, niestety, to w Indiach nie dostaną tego tele, a nie u nas, w związku z tym. Ale za to dostaną głośniki stereo w tym telefonie, pilota podczerwieni, tak. Mini jacka, tak. Czytnik linii papilarnych na boku, co ja strasznie prywatnie lubię osobiście, bo... Dla mnie to jest wygodne. No i ceny też będą nie głupie. Oczywiście w Indiach, tak? Przypominamy, że w Indiach, bo ten telefon będzie się zaczynał przyliczając z rupii od tam 1060 do 1215 zł. I są trzy tiery pamięci 664, 628, 828, przynajmniej w Indiach. Czy trafi do nas i pod jaką nazwą Pajio Movidi? No, na razie nie ma żadnych. Znalazłeś 64 mega, tak? Tak, no taki był, wiesz, no cennik po prostu ze sklepu jest, także... Okej. Także no jest taki tier i nie wiem. To ja jeszcze dorzucę w takim razie, że ma adaptatywną częstotliwość odświeżania ekranu do 120 Hz. Oni tam podają, że w zależności od trybu pracy może mieć 30, 48, 50, 60, 90 albo 120 Hz.
Tak i ładowanie 33-watowe, co będzie też przydatne przy tej baterii, która jest, no, ma blisko 5000 mAh, w związku z tym to te 33 waty przyda się na pewno, bo sprawi, że będzie znacznie szybciej to ładowanie przebiegało. I ładowarka jest w zestawie, bo tak się nabijamy z tej ładowarki i w zasadzie chyba w tym momencie, czy myśmy powiedzieli o ładowarce przy 11? Chyba nie. Chyba nie. W każdym razie no, zrobił się straszny hype, że w 11, w Xiaomi Mi 11 nie będzie w zestawie ładowarki. Faktycznie nie ma, ale przynajmniej na początku sprzedaży ładowarkę można dostać gratis. Po prostu deklarujemy, czy chcemy telefon dostać z ładowarką, czy bez ładowarki. Więc wybór jest, ale podejrzewam, że z czasem to będzie już tak, że po prostu ładowarkę trzeba będzie to kupić osobno płacąc, bo na razie jest gratis. Także no to oczywiście mówimy o Chinach, zobaczymy jak zagrają u nas, bo ja myślę, że to od razu będzie. Tak, no ja myślę, przy czym zwracam się w tej chwili do naszych bardzo ekologicznych widzów, że właściwie można by było po zakupie telefonu od razu otwierać w sklepie opakowanie i od razu oddawać tę ładowarkę do utylizacji, no bo tak sobie myślę, że jeżeli się bardzo dba o środowisko, telefonów się w ogóle nie powinno kupować, wiesz o tym? No, dokładnie, przede wszystkim, bo tam baterie... Powinno się używać tamtamów po prostu. Tak, no. Potem... One są ekologiczne. Potem chociaż ogóle... też, kurczę, ja nie wiem, bo to z kolei w... No, żeby zrobić tamtam, to musisz drzewo. No właśnie, no właśnie. A jak jest... Raz, że drzewo, a dwa, że skóra jeszcze, słuchaj, to trzeba zwierzę zabić. Chociaż można nieżywe zwierzę znaleźć i wtedy z jego skóry zrobić tamtama. Śmierdząca sprawa. A drzewa też czasami się walą, w związku z tym dałoby radę. Tamtamy są ekologiczne. To ci by tamtam zaraz rozsypał, byś się więcej narobił niż na tym zagrał. Te, bo ja wiem. Ale no na przykład można zrobić coś innego, można wyeliminować, nie wiem, opakowanie od telefonu, sprzedawać telefon w woreczku, nie foliowym, papierowym woreczku. Już by było więcej papierowy, to już to lepiej z ręki do ręki od razu podawać. Po co w czymś ma być? Jakieś przekładki ekologiczne. Wiesz co? Hindusi wymyślili w tej chwili taki papier ekologiczny, który przypomina folię. Oni to robią z jakichś roślin. Widziałem ostatnio nawet film, bo w różnych ciekawostkach technologicznych się pojawił. I oni robią i ta folia właściwościami, ta folia, która nie jest folią, jest papierowa i się rozkłada, w zasadzie niewiele się różni od tej prawdziwej folii, w związku z tym wygląda i zachowuje się jak taka folia celofanowa, natomiast rozkłada się i pali jak papier. Fajne. Takie przykładki można by było stosować, także ja apeluję bardzo mocno do tych, którym zależy na naszej cywilizacji, żebyśmy przetrwali, żeby nasze dzieci miały przyszłość, żeby używali tamtamów, albo jeżeli, żeby nie używali folii. I no nie wiem, co jeszcze. To jest jeszcze cała mnóstwo, które powinienem zapytać. Nie kupujcie telefonu. Jak czytam te niektóre proekologiczne, to no nie, po prostu mam wrażenie, że ta cywilizacja nie ma prawa przetrwać, że to zmierza ku zagładzie, bo po prostu to, co ostatnio ludzie wypisują, to... Dobra, szkoda słów w ogóle. Nie chce mi się nawet na ten temat gadać, bo... Znaczy to, że cywilizacja nam się wali, to zdaje się stwierdzamy tak mniej więcej średnio co 50 lat, nie tylko pod koniec wieku, ale po drodze też. Rzeczywiście, mamy, słuchajcie, wybaczcie małą dygresję, mamy całkiem ogromne zmiany dotyczące społeczeństw, mamy ogromne zmiany dotyczące ekonomii, mamy ogromne zmiany obyczajowe, mamy ogromne zmiany, jeżeli chodzi o umysłowość w ogóle ludzką, dlatego że rzeczy, które do tej pory wydawały się niepodważalne w sposób jakby pewny, czyli racjonalizm, czyli doświadczenie, czyli logiczne myślenie, w tej chwili okazuje się, że ich wartość jest bardzo mocno podważana i istotne jest to, co ktoś czuje, co się komuś wydaje, a nie istotne są fakty. I to jest dla mnie zupełnie przedziwna rzecz i to według mnie bardziej nas pcha upadkowi ewentualnemu cywilizacji. Kryzys autorytetów. Autorytetem jest pani z kwiaciarni, pani od paznokci, która gdzieś tam coś na YouTubie wrzuciła, a nie... Przede wszystkim sieci społecznościowe stają się autorytetem, no, tak. Który zjadł zęby nas w swojej dziedzinie, tak, na nauce. No, nie, to... A poza tym,
poza tym jest, słuchaj, jeszcze jedna rzecz istotna, mianowicie nie rozmnażamy się. Ja się na przykład rozmnożyłem i to ja się rozmnożyłem tak, że przy moim rozmnażaniu utrzymanie cywilizacji byłoby w zasadzie pewne. Bo po to, żeby cywilizację podtrzymać, jest potrzebne średnio 2,5 dziecka na parę. Czy jeszcze pół muszę, tak? No, ty jeszcze pół dziecka musisz jakoś coś ten... Ale życzę ci całego raczej, bo to no właśnie, znacznie łatwiejsze jest. Że to pół to się liczy, że z kochanką może, tak? Nie wiem, ty liczysz. Może wiesz co, albo pół na pół z sąsiadem. Nie, ja nie chcę tutaj sugerować, to nie... nie. Przepraszam bardzo. Tak, te żarty nie przystoją dorosłemu człowiekowi, nie przystoją w publicznie publikowanym filmie, dlatego wróćmy może z tematów niebezpiecznych do tematów bezpieczniejszych, mianowicie do smartfoników. I mam teraz, słuchaj, w kolejce coś, co dzisiaj się pojawi, ale w zasadzie specyfikacja już jest. No tak, to co się pojawi. Czyli Redmi Note 9T. Tak, pojawi się w południe, czyli wiecie... Przed tym, jak po tym, jak my nagrywamy ten film, ale przed tym, jak wy ten film zobaczycie, więc głupio tak trochę mówić. Jacek w zasadzie wie o tym telefonie wszystko, bo... To znaczy, ja wiem głównie z przecieków i specyfikacje mam chyba albo z zeszłego tygodnia, albo z początku tego tygodnia, już nie pamiętam. Dzisiaj jednej zmiany dokonałem w aparatach, dlatego że przecieki twierdzą, że aparaty są trochę inne niż ja miałem przecieki. W związku z tym to zmieniłem. Natomiast globalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, ja co prawda zaznaczyłem, że to jest nieoficjalna specyfikacja, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi świadczą o tym, że ona w zasadzie się powinna dzisiaj potwierdzić. To znaczy tak, uporządkujmy może, bo jak już będziecie nas teraz oglądać, no to już właściwa specyfikacja na bank będzie na stronie. Na stronie też będzie materiał i na kanale też będzie materiał na temat tego telefonu, także wszystko będzie jasne. Więc może nie wybiegajmy przyżej, tylko odeślijmy wszystkich do linków pod tym filmem i do filmu, który tam gdzieś na górze jest podpięty. I tyle sobie zobaczycie, tak? Czyli nie mówimy nic o 9T? No, że będzie i odsyłamy do materiałów, no po coś te materiały tu są, nie? Okay. Myślę, że jak jesteś zainteresowany, to zobaczy. Liksterzy twierdzą, ja nie mam potwierdzenia, że obok Note 9T, Redmi Note 9T, zadebiutuje również 9T, ale... Nie wiem, powiem szczerze. Znaczy też się, dzisiaj będzie, czy... Zdaje się, ma być przemianowanym Pokołem 3 tam z jakimiś drobnymi... Tak, filmami, nie? Tak. Więc umówmy się, że znowu odsyłamy was do opisu, jeżeli będzie ten telefon faktycznie, bo mamy w tej chwili, nagrywamy, jest 11, czyli o pierwszej mają być te konferencje Xiaomi, wtedy się wszystko wyjaśni. Więc macie podlinkowane, jeżeli nie ma podlinkowanego, to nie było. A tak czy inaczej, gdybyście znaleźli jakieś błędy na przykład w specyfikacji Redmi 9T, które się nie będą zgadzały z tym, co będzie podczas premiery, można mi zwrócić uwagę. Ja co prawda sprawdzam dokładnie wszystkie specyfikacje w momencie premiery, szczególnie specyfikacje nieoficjalne wcześniej wpakowane do nas do serwisu, ale gdybym coś przeoczył, można mi jak najbardziej zwrócić uwagę. Przepraszam. Jedna rzecz fajna, która się pojawiła w tym tygodniu i jest to rzeczywiście nowość taka, że właściwie dopiero co w naszym serwisie, w naszym katalogu wylądowała, to jest Realme V15. Ja mówię tutaj o nowości głównie ze względu na design, dlatego że jest jedna bardzo fajna wersja, która wcześniej w przeciekach pojawiła się jako Koji z odniesieniem do tego... Karpia w zasadzie, bo chodzi to jest karp. Karpia z przepiękną zupełnie tęczą na w tyle, chociaż niektórym może się wydawać lekko odpustowa. Mnie się akurat bardzo podoba. To jest wielgachnym napisem, no to już mi się mniej podoba. No tak, napis się rzeczywiście mnie również mniej podoba. Uparło się Realme, żeby Dare to Leap wpakować tam i to jest... Ojej, no, ale możliwe, że na dalekim wschodzie się to po prostu podoba. Mnie to akurat zrąbali, no. Mnie jest trochę przykro, powiem szczerze, bo tak ładną powierzchnię, tak ślicznie tęczową, ona rzeczywiście przypomina łuski mieniącego się w słońcu, nie wiem, złotej rybki mieniącej. Raczej karasie mi przypomina, powiem szczerze, japońskie niż karpika, ale no, jest według mnie bardzo ładna. No zrąbali, powiedzmy to. Wyjątkowo.
Smartfonik oparty, raz, że jest w ogóle dosyć fajny design, to nie jest jakaś nowość straszliwa w przypadku Realme, nie jest to flagowiec oczywiście, bo też się flagowca spodziewano. Były plotki w ogóle, że Kodzi będzie właśnie tym flagowcem ze Snapdragonem 888, ale no najwyraźniej na tego musimy jeszcze... Ale wiesz co, ja od początku wątpiłem, dlatego że nie z oznaczeniem V15, naprawdę. Mhm. Nie sądzę, żeby Realme kiedykolwiek w serii V poszło w jakąś ekstremę wysokopółkową. Tak, znaczy wiesz, dla mnie było to jasne, jak już, tak jak mówisz, jak się pojawiły plotki, bo najpierw było po prostu Kodzi, nie było tego V15. Dopiero jak weszła plota, że to jest V15, no to to jeszcze nie to, że jeszcze będzie coś. No. W każdym razie, to jest Dimensity 800U, czyli już wiadomo, że będzie obsługiwał sieci 5G. Bateryjka 4310 mAh z szybkim ładowaniem. Nie pamiętam szybkie ładowanie jakie jest. 50-watowe, czyli niezłe szybkie ładowanie. AMOLEDowy wyświetlacz 6,4 cala, Full HD z plusem. Nie wiem, czy jest Corning Gorilla, czy nie. I nie mam informacji, powiem szczerze, o jakimś szybszym odświeżaniu ekranu w przypadku tego smartfona. Pamięć 128 flesza, 6 albo 8 RAMu, zestawy aparatów z tyłu 64 plus 8 szerokokątne plus dwójka, czyli trzy aparaty, rozsądnie, z przodu natomiast 16 megapikseli. I to właściwie tyle. Wersja Kodzi, ta kolorystyczna, różni się od wersji podstawowych, bo są jeszcze dwie wersje, taka niebieska i bardzo jasno szara. I różni się grubością, o dziwo, smartfona, i troszeczkę wagą. Tyle. Nie to, żeby dużo, to są niewielkie różnice, ale jednak są, dlatego zwracam na to uwagę. No i ceny może po tych wersji podstawowych, powiedzmy, mamy do wyboru 628 albo 828 i ceny, przeliczając z juanów na żywca, to jest 850-1130 zł, plus oczywiście nasz podatek, czyli tam by wyszło około 1300, podejrzewam ten mocniejszy wariant. I tutaj jest jedna rzecz, ja nie znalazłem, powiem szczerze, w chińskich specyfikacjach Realme informacji o obsłudze karty pamięci. No bo nie było nic takiego. No właśnie, dlatego obawiam się, że może nie. V15 nie obsługiwać po prostu dodatkowej karty. Przykra sprawa. Może nie być i to jest minusik, bo 64 to tak już trochę mało na dzisiejszy. Wróć 128, no to w miarę, ale nie za dużo, no to też jest. Czy przejdziemy chyba do Vivo, które rzeczywiście bardzo dużo w tym roku urządzeń wyrzuciło gdzieś pomiędzy świętami a nowym rokiem, przy czym część tych urządzeń to są klony, część tych urządzeń jest bardzo do siebie podobnych, no ale z kronikarskiego obowiązku, najważniejsza jest oczywiście seria X60, ale o niej na koniec. No właśnie. Natomiast wcześniej popierdółki. Vivo Y20A ze Snapdragonem 439, IPS-owym wyświetlaczem 6,5 cala, z rozdzielczością HD z plusem, bez żadnych jakichś dodatkowych cudów, bateryjka 5000 mAh i to jest informacja bardzo fajna, ale ładowanie niestety tylko 10-watowe, kiks, po prostu kiks. 13, po pamięciach nie powiedziałem, 64 gigabajty pamięci flash, 3 gigabajty pamięci RAM i warto to zapamiętać, bo zaraz będę mówił o pokrewnym telefonie, który ma bardzo podobne specyfikacje, a różni się właśnie pamięcią. 13 megapikseli plus 2 plus 2 z tyłu, 8 megapikseli z przodu i właściwie chyba tyle, ile jeżeli można powiedzieć, co można powiedzieć, notcha ma, tak? Nie wiem, czy coś jeszcze. I pokrewny mu od razu w takim razie Y20i, który różni się procesorem tak naprawdę, bo całość danych jest identyczna. Różni się procesor i wersję pamięci. W przypadku tego Y20a mówiliśmy o Snapdragonie 439. W przypadku Y20-2021, bo to jest znowu powtórka z rozrywki, to będzie Helio P35, procesor Mediateka. I pamięć będzie nieco wyższa, dlatego że tam było, jak pamiętacie, 64 plus 3, jak zwróciłem Wam uwagę, tutaj jest 64 plus 4 gigaram. Reszta jest identyczna. No to jest nadal tanioszka, no przeliczając na nasze to 550 zł, więc
plus podatek, więc to jest niższy średniak, no, można powiedzieć. I jeżeli jesteśmy przy serii Y, to jest również Y30 2021, który ma IPS-a też 6,5 cala, bateryjkę też 5000 mAh, ale napędza go Snapdragon 662, czyli o oczko lepsza generacja procesora. Rozdzielczość niestety też HD z plusem i też niestety notch na środku nie jest bardzo wielki, ale jednak jest. 128 GB pamięci flash plus 8 GB pamięci RAM. To już jest konfiguracja warta grzechu, ale niestety aparaty też identyczne jak w serii Y20, czyli 13 plus 2 z tyłu, 8 megapikseli z przodu. Ładowanie 18-watowe też o oczko lepsze niż w poprzedniej, będzie się ładowało po prostu te 5000 mAh nieco szybciej. I to właściwie chyba też tylko tyle, co jestem w stanie powiedzieć o tym smartfonie. No i jeszcze mamy V20 2021, też kontynuacja nazewnictwa smartfonów, które już były, z bateryjką 4000 mAh, ze Snapdragonem 730G, z AMOLEDem tym razem, 6,44 cala i z rozdzielczością Full HD+. Częstotliwość odświeżania ekranu jest standardowa, czyli 60 Hz. 128 albo 256 flasza, 8 GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o aparaty, jest tutaj fajnie, bo 64 megapiksele w jednostce głównej, 8 szerokokątne, plus dwójka dodatkowa na osłodę do głębi ostrości. I 44 megapiksele z przodu. I ładowanie 33 W, tak? Tak, tak. Baterii powiedziałeś 4000. Tak, 4000, także jest mniejsza o dziwo, ale to jest jak jakaś dziwna polityka producenta Vivo, który jakby lepsze wersje specyfikacji okrasza niższymi pojemnościami baterii. To się po raz kolejny któryś zdarza i zadziwiające jest to po prostu, no ale jest. No, no i cena przeliczając na nasze 655 zł plus, oczywiście pamiętajmy o podatku. No, kolejny model na kolejny rocznik, no bo to jest w zasadzie jakby rozwinięcie, tak. Wszystkie te z dopisanym rocznikiem to są po prostu modele rozwojowe znanych już smartfonów. Zdecydowanie ciekawsze są X-y, bo X-y no, niemal na pewno będą w Europie. Jest to kontynuacja modelu, który jakiś czas temu, którym w ogóle Vivo debiutowało u nas, czyli X51, teraz mamy X60, X60 Pro. Miał być jeszcze Pro z plusem, ale znowu trzeba będzie na niego poczekać. No i to są rzeczywiście smartfony, nad którymi warto się zastanawiać, jeżeli się ma większe pieniądze do wydania na urządzenie komunikacyjne. Mamy tutaj kropkę niestety znowu w środku, nie ma tutaj żadnego alternatywnego rozwiązania, jeżeli chodzi o przedni aparat, w środku ekranu oczywiście. Jest natomiast Exynos Samsungowy 1080, to jest nowy procesor Samsunga, który oczywiście obsługuje sieci 5G. Mamy wyświetlacz AMOLED 6,56 cala, pracujący w rozdzielczości Full HD z plusem, i przy częstotliwości odświeżania 120 Hz. Mówimy o tej wersji podstawowej, o X60 przez cały czas. Bateryjka 4300 mAh, Android 11 nowy, oczywiście. Pamięci 128 albo 256 flasha, 8 albo 12 RAM-u. Aparaty fotograficzne to jest 48 megapikseli, jeżeli chodzi o jednostkę główną, 13 szerokokątny. I trzeci aparat to jest też 13 megapikseli? 8. 8. A widzisz, muszę, coś mi się tutaj porąbało. Z przodu jest w każdym razie 32 megapiksele. Tak. Ładowanie 33-watowe, fajna rzecz. Pamięci w LPDDR4 i UFS 3.1, szybka pamięć flash, rozpoznawanie twarzy. Nie znalazłem informacji o stereo tej z kolei. No bo najwyraźniej nie ma. Natomiast X60 Pro jest bardzo, bardzo podobny, z tym, że ma więcej RAMu, bo ma 12 giga.
i jeszcze jeden aparat z tyłu. Tam jeszcze z tyłu doszedł jeden 8-megowy aparat, ale już z peryskopowym teleobiektywem, z bezstratnym przybliżeniem 5 razy. I trochę mniejsza bateria prawdopodobnie przez ten aparat, bo ma 4200 mAh, w tamtym przypomnijmy było 4300, no ale to mały niuansik. No i co ważne, przy aparatach jest logo Zeissa, jakby to komuś coś pomogło. No i jeszcze z różnic jest to, że ten X60 Pro ma ekran taki wodospadowy z zakrzywionymi bokami, a bazowy model ma praktycznie płaski ekran. No i oczywiście w obu przypadkach czytnik w ekranie zintegrowany. Nie każdy to lubi. No a ten Pro z kolei, Pro z plusem, czyli ten jeszcze wyższy model, podobno ma mieć Snapdragona 888 zamiast Exynosa i jeszcze szybsze ładowanie i jeszcze lepsze aparaty, ale myślę, że o nim pogadamy, jak go pokażą i tyle, no bo w sumie nie wiadomo, czy pokażą. Ceny, no cóż, ceny na razie mamy oczywiście tylko na rynek chiński, bo przypomnę, one dopiero te telefony do nas zmierzają, więc w każdym razie najtańszy bazowy X60 kosztuje 1780 zł, przeliczając wprost. Średni model, czyli pamięć 8 plus 256 to jest 2150, a topowy X60 Pro, czyli ten z dodatkowym aparatem i 12 RAM-u, to już jest 2539, czyli on pewnie u nas tam wyskoczy w okolice 3000 jak nic. O ile go w ogóle do nas sprowadzą, bo może się okazać, że do nas przyjedzie tylko bazowy model na pociechę i no zobaczymy. Nie ma co na razie gdybać. Nie wiem, czy nam się dobrze ten rok zaczyna, bo zaczyna nam się ten rok pod znakiem znowu zabierania nam czegoś, zabierania nam ładowarek z pudełek telefonów, co jest tłumaczone ekologią. Przepraszam Was, ale to jest jedna z prawd księdza Tischnera. Nie wiem, czy pamiętacie, jakie ksiądz Tischner wymieniał prawdy. To ta ostatnia. To jest ta ostatnia prawda, dlatego że na logikę można wziąć. Rzeczywiście straty zeszłoroczne producentów telefonów są całkiem spore. Ludzie nie kupują nowych smartfonów, nie interesują się, nie chodzą po sklepach, ponieważ mamy lockdowny w różnych miejscach. W związku z tym trzeba to sobie jakoś po prostu zwrócić. Ale ludziom się też smartfony, zobacz, że te smartfony w tej chwili są nudne. Ludziom się znudziły. Ci, którzy mieli wymienić smartfona, wymienili. Wiesz, przecież nie trzeba, lockdown nie przeszkadza w zakupie smartfona, kupujesz go online. Tylko po prostu w zasadzie tak siedzisz, drapiesz się w głowę i nie mam co kupić, tak? To znaczy, wiesz co, ja nie wiem trochę, czy to tak działa, dlatego że nie mam co kupić, to jest problem ogólny. Ludzie globalnie rzecz biorąc, słuchajcie, jeżeli nas oglądacie i się nie zgadzacie z tym, co mówimy, czy z tym, co ja mówię, zawsze można napisać i poprawić mnie. Natomiast wydaje mi się, że głównym kryterium, według którego kupuje się smartfony, jest cena. W zależności od tego, jak jesteśmy sytuowani, ile jesteśmy w stanie wydać na urządzenie, takie urządzenie kupujemy. Rzadziej, nawet jeżeli mamy bardzo dużo pieniędzy, kierujemy się swoimi przyzwyczajeniami i taką niechęcią do zmian. Bo są oczywiście ludzie bardzo zamożni, którzy nadal działają na bardzo prostych telefonach nawet, a nie smartfonach. Natomiast globalnie rzecz biorąc, no jest taka prawidłowość statystyczna, że im mamy więcej pieniędzy, tym lepsze smartfony kupujemy. W związku z tym podejrzewam, że ci, którzy mieli niedużo pieniędzy, nadal mają niedużo pieniędzy. Ci, którzy mieli dużo, no nadal mają dużo, umówmy się. A ci, co nie mieli, nadal nie mają. I rzeczywiście w poszczególnych, jakby na poszczególnych półkach, te zmiany nie są jakby ogromne. Wydaje mi się, że największy zakres zmian jest na tej średniej półce, dlatego że ona jest dosyć duża po prostu. Flagowce wiadomo, są bardzo drogie, mają bardzo zaporowe ceny. Rozwarstwiły się właściwie w tej chwili na dwie części te flagowce, bo są flagowce i są jeszcze lepsze flagowce, albo flagowce i troszeczkę gorsze flagowce, w zależności od punktu widzenia. Na tej średniej półce jest największy wybór. I powiem szczerze, że tam jest i największy wybór cenowy, no tak, średnia... i największy wybór, jeżeli chodzi o design smartfonów, i jeżeli chodzi o specyfikacje chyba też. Stąd ten rynek się nie pogorszył. To znaczy ja oczywiście mam smartfony i nie mam potrzeby ich wymieniać, różne,
Ale no ja dostaję smartfony do testowania, w związku z tym ja testuję, ja nie kupuję. Gdybym miał jakiegoś smartfona i wiedział, że na następnego mogę wydać podobną kwotę jak na tego, no prawdopodobnie znalazłbym coś, co jest o oczko lepsze, ma, nie wiem, dodatkowy aparat, ma trochę więcej pamięci, oferuje, no nie wiem, coś, stereo, dodatkowy, czy lepszy procesor. Można, podejrzewam, ale ludzie jednak tego zadziwiająco nie robią. Nie wiem, czy lockdown na to wpływa, czy tak jak mówisz, to jest kwestia tego, że ludzie nie bardzo mają wybór i nie bardzo mają coś lepszego na oku. Czy lockdown, bo to jest rzeczywiście na tle nielogiczne, że tak, ja się zgadzam z tym, że ludzie kupują online przede wszystkim. Nie wiem. Natomiast wiem, że statystyki sprzedaży są niższe. Wstrzymują się z zakupem, bo nie wiedzą, co będzie, czy będą mieli robotę, czy nie będą mieli, czy nie wiem, czy nie będą musieli wydać na leki, no bo wiadomo, służba zdrowia jest taka, jaka jest. Nie wiadomo, no, może to wynika po prostu z jakiegoś takiego niepokoju, że nie, on jednak odłoży te pieniądze na kupkę, bo a nóż? Trudno wyczuć. W każdym razie, no, taki trochę taki ten rok jest i widać to w sprzedaży, że on jest słaby, ale też mówię, widać po samych smartfonach, że gdzieś to takie, ta ewolucja jakby troszeczkę przyhamowała, coraz mniej tego wow jest. Zdarzają się oczywiście konstrukcje robiące nam, nadal robiące na nas wrażenie, ale mam wrażenie, że ich było jakby trochę mniej i kurczę, a ten rok już w ogóle się zapowiada, o ile się oczywiście wszystkie... No tak, ja się obawiam, że nasi widzowie nas obśmieją w komentarzach, że mówimy o braku ładowarek, a nie o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale słuchajcie, to nie tutaj, to nie ten kanał. To nie ten kanał po prostu. To nie ten kanał, my tylko piętnujemy bzdury i jedna rzecz chciałem powiedzieć, nie dajcie sobie wcisnąć, że ładowarki zabrano dlatego, że... Z powodów ekologicznych. Bo jak pamiętajcie o jednym, że jak kupicie ładowarkę, to ona przyjedzie do Was osobnym kurierem, w osobnym kontenerze, w osobnym opakowaniu. Gdzie tu jest ta ekologia, to ja nie wiem. A ładowarkę prędzej czy później będziecie musieli kupić, bo ładowanie przyspiesza. No to, że teraz mam ładowarkę 15-watową od mojego starego telefonu, to no super, tylko kupiłem sobie telefon, który się ładuje 50 watami. To czemu mam tą 15 cały czas go napychać i czekać, jak mógłbym mieć ładowarkę 50-watową i ładować telefon Just Ride It. Oj, to by było ekologiczne. Telefon się ładuje krócej. Zabrakło tego kroku pośredniego, to znaczy znam producentów, którzy zastosowali krok pośredni, to znaczy szybkie ładowanie w smartfonie i wolna ładowarka w zestawie. A no to też znamy takich producentów, tak, nie? Ale niewielu takich było stosunkowo. To był nonsens, bo chociaż z drugiej strony teraz w kilku modelach pewnego znanego producenta widzę też fajny nonsens w drugą stronę. Ładowarkę daje mocniejszą niż telefon jest. Telefon się tak, ale to wiesz, to... Mamy 22 waty. Tutaj to ma jakiś sens, no bo spoko, może, no. Nie wiem, może akurat nie produkują 18-watowych, tak? To jest ekologiczne. Jedna linia produkcyjna, tłuczymy jedną ładowarkę do wszystkich telefonów, a nie 10 linii produkcyjnych i 10 różnych ładowarek. I tu się zgodzę, dobra, to jest... W kierunku ekologii ograniczamy jakby... I frontem do klienta do tego jeszcze, no, nie? I do tego dobre dla klienta. Ale nie dajcie sobie wmówić, że kurczę, brak ładowarek to jest ekologia, bo jak to jest ekologia... Nie jest. No nie, no to jest mniej więcej tak jakby mówić, porównywać krowią kupę do pizzy, no. To jest mniej więcej tak samo, jak elektryczne samochody są ekologiczne. Też sobie nie dajcie wmówić, że elektryczne samochody są ekologiczne, bo nie są. Bo nie są. Czymś trzeba ten samochód naładować. Jakoś trzeba, z czegoś trzeba te baterie zrobić. Produkować te baterie. Później zutylizować. Nie są ekologiczne. Nie są. Nie, zaraz nas tu zjedzą w komentarzach, że jak to, co my za herezję prawimy, a Ziemia jest płaska. Zobaczysz. Kończymy, bo nas kurczę ludzie zagryzą. Kolejnej tygodniówki nie doczekamy. A gryźcie na zdrowie, słuchajcie, bylebyście sobie zębów nie połamali, bo my stare pierniki jesteśmy. Także uwaga w tym gryzieniu. Tak jak nasze żarciki. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy, że byliście z nami w tej kolejnej, przydługiej nieco tygodniówce. Mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Tak, do zobaczenia. Przyszły tydzień będzie dosyć bujny, także no, stay tuned, bądźcie z nami, zaglądajcie do serwisu oczywiście, zaglądajcie do katalogu i czytajcie też tam. I nie przejmujcie się wszystkim, mniej czytajcie informacji, będziecie się mniej przejmować, będziecie zdrowsi, zobaczycie. W sumie.
Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego, cześć. Cześć.